Rynek w Papie już od świtu pełen był dźwiękowych dowodów ludzkiej aktywności. Wstałem z łóżka zwinnie, niczym chiński gimnastyk i od razu otworzyłem wychodzące na föter okna złakniony oślepiająco białego madziarskiego słońca. Stałem dobrą chwilę w jego promieniach, a ono z poranną delikatnością gładziło mnie po twarzy tak czule, jakbym był krwistym strąkiem papryki z okolic Kaloczy lub Segedynu, żółtym melonem albo wielkim arbuzem spod Czongradu. Gładziło mnie, jakbym od niepamiętnych czasów stanowił część tej ziemi, jakbym osobiście na małym koniku przybył w IX wieku znad Uralu na Dunaj, by objąć ojczyznę. Jakbym codziennie prasował spodnie od paradnego munduru admirała Hortiego de Nodźbania, razem ze świętym Stefanem zwędził koronę przeznaczoną Bolesławowi Chrobremu lub tylko hodował na wielkiej nizinie endemiczne świnie rasy Mangalica. A może jedynie chciało, bym bez reszty zaufał jego ciepłu i światłu, pozbywając się ewentualnych wątpliwości. Mrużąc oczy, przyglądałem się chwilę pysznym barokowym budowlom, które miasto zawdzięcza Esterhazim, lecz zapach świeżo parzonej kawy kazał mi możliwie najspieszniej udać się w stronę jadalni hotelu Arań Griff, którego od wczoraj byłem gościem. No więc, drodzy Państwo, rynek w Papie. Miejscowość, węgierska miejscowość, bo madziarski to węgierski, madziarskie to węgierskie, a Węgrzy to Madziarzy. Otóż ta miejscowość nazywa się Papo, lecz język polski wymaga odmiany. Zatem rynek w Papie. Zwłaszcza w językach telewizyjnych reklam nie odmienia się niestety w Polsce. Mówią nam, kupuję w Carrefour, kupuję w Lidl. To błąd. Powinno być kupuję w Carrefourze, kupuję w Lidlu. Nazwiska również się w Polsce odmienia. Nazwy się odmienia. Jeśli ktoś tego nie czyni, lekceważy nasz wspaniały, choć jakże trudny język. Teraz zwędzenie korony świętego Stefana. Co to jest korona świętego Stefana? To jest pojęcie, które można rozumieć dwojako. Otóż publiczno-prawnie mianem korony świętego Stefana określa się ziemie, które kiedyś były Królestwem Węgier. To nie tylko Węgry w dzisiejszych granicach, to również Słowacja, to również spory kawał Chorwacji, fragmencik Słowenii, część Serbii, fragment całkiem pokaźny Rumunii, a nawet jedna miejscowość nad Adriatykiem, Rijeka vel Fiume, tak. To była kiedyś korona świętego Stefana. Natomiast korona świętego Stefana w sensie dosłownym to korona, czyli to coś, co wkłada się na głowę. Bardzo charakterystyczna korona z takim przekrzywionym na górze krzyżem. Podobno miała być ona pierwotnie przeznaczona dla Bolesława Chrobrego. Papież Sylwester II przyjaźnił się z Chrobrym, ale podobno wysłannicy króla Stefana zwędzili właśnie tę koronę w Bawarii. Legenda głosi, że skłonić do ofiarowania Stefanowi korony miał papieża sen, w którym przyśniły mu się anioły namawiające go właśnie do ofiarowania korony Stefanowi. Ale to prawdą być nie może. Czyż anioły mogły podszepnąć komukolwiek, a już zwłaszcza papieżowi, jakikolwiek antypolski występek? Po trzykroć nein, scheiße.